Rozmowa dnia. I w studiu Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Premier Mateusz Morawiecki opublikował wczoraj oświadczenie w reakcji na wypowiedź Władimira Putina, prezydenta Rosji, wypowiedzi szkalujące Polskę. I cytuję: prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władze w Moskwie czują międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. Koniec cytatu. To mocna odpowiedź premiera na to, co mówił nie tylko sam prezydent Władimir Putin, ale także inni politycy rosyjscy. Odpowiedź premiera Morawieckiego jest mocna, jest stanowcza, jest właściwa, jeżeli chodzi o sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Tak właśnie trzeba. Trzeba podkreślać prawdę historyczną, a ta prawda właśnie jest taka. To II wojna światowa została wywołana poprzez porozumienie między hitlerowskimi Niemcami a Rosją sowiecką. Porozumienie Ribbentrop-Mołotow doszło do kolejnego rozbioru Polski. To są fakty. To są fakty historyczne, o których Putin stara się zapomnieć, stara się przeinaczyć. 17 września Związek Radziecki zadał cios w plecy Polsce. Właśnie, to jest najlepsze określenie tej sytuacji, kiedy Polska toczyła wojnę z Niemcami, została zaatakowana przez Związek Sowiecki. Później Katyń, 22 tysiące polskich oficerów zamordowanych, ludobójstwo katyńskie, tak należy określić to, co wydarzyło się wiosną 1940 roku. No, ale to jest fakt też warty odnotowania, że te morderstwa, te zbrodnie dokonywały się w porozumieniu pomiędzy hitlerowskimi Niemcami a Rosją sowiecką, bo przecież Katyń to jest zbrodnia rosyjska, sowiecka, a Palmiry to zbrodnia niemiecka. Takim przykładem postępowania wobec Polaków był fakt rodzinny. Generał Dowbor-Muśnicki, dowódca powstania wielkopolskiego, zakończonego sukcesem 101 lat temu, ono się toczyło. Miał dwie córki. Jedna z tych córek została zamordowana w Katyniu. Janina, która była pilotem w 1939 roku, została zamordowana właśnie przez Rosję sowiecką. Natomiast druga córka przez Niemców w Palmirach, gdyż uczestniczyła w organizacji państwa podziemnego w Warszawie, więc została przez Niemców najpierw schwytana, a później w Palmirach zamordowana. A więc to jest taki przykład właśnie tego, co spotkało nas w czasie II wojny światowej, tego okrucieństwa zarówno rosyjskiego, jak i niemieckiego. Ale w tym kontekście warto też przypomnieć rok 1937, kiedy to na mocy decyzji Jeżowa wymordowano ponad 111 tysięcy Polaków. A więc właśnie, to jest przykład ludobójstwa. Wymordowano naszych rodaków dlatego, że byli Polakami. To jest kolejny przykład tego, w jaki sposób władza sowiecka podchodziła do naszych rodaków. Jeżeli chodzi o relacje z Niemcami, to niewątpliwie 1 września tego roku odnieśliśmy wielki sukces dyplomatyczny. To sukces pana prezydenta Andrzeja Dudy, bo na zaproszenie pana prezydenta Andrzeja Dudy do Polski przyjechał prezydent Niemiec Steinmeier i najpierw w Wieluniu, a potem w Warszawie wypowiedział bardzo ważne słowa. Słowa, w których padły przeprosiny za to, co wydarzyło się w 1939 roku, ale także słowa niezwykle istotne, bo przyznające odpowiedzialność Niemiec za to wszystko, co dotyczy zbrodni z czasów II wojny światowej. To dlaczego pana zdanie prezydent Rosji kłamie? A dlatego, że taką politykę relacji uprawia od lat. Być może nie wszyscy z naszych słuchaczy pamiętają, ale przypomnę, rok 2009, spotkanie na Westerplatte, na którym prezydent Rosji mówił o tym, że Władimir Putin mówił o tym, że niekorzystne z punktu widzenia jego był fakt pierwszej wojny światowej, a więc rozbicia porządku poprzez pierwszą wojnę światową, poprzez konsekwencje pierwszej wojny światowej, Polska wybiła się na nie
niepodległość. Z punktu widzenia Putina było to niekorzystne. Pamiętamy doskonale o tym, co wydarzyło się w Gruzji w 2008 roku, a więc o ataku Rosji na Gruzję, w 2014 o ataku na Ukrainę, a dziś Rosja Putina na arenie międzynarodowej odnotowuje kolejne porażki. To Polska uniezależniła się od dostaw rosyjskiego gazu, to Stany Zjednoczone poprzez nałożenie sankcji na Nord Stream 2 wyraźnie pokazują, że kontrakt dotyczący budowy właśnie gazociągu północnego jest kontraktem, który zagraża bezpieczeństwu Europy. To są te działania, które pokazują na porażki Putina, a więc atakuje. Putin atakuje dlatego, że odniósł porażki na arenie międzynarodowej. Polska się broni, ale opozycja twierdzi, że w tej obronie Polska jest osamotniona, że nie ma sojuszników. Opozycja zachowuje się w sposób niewłaściwy. Przypomnę wypowiedzi Schetyny czy Kidawy Błońskiej atakujące rząd. W sytuacji takiej, w której Polska jest atakowana, to od opozycji oczekiwalibyśmy wsparcia rządu, wsparcia, a nie ataku. A taki atak miał miejsce. Widać, że tu jakieś korzyści, domniemane korzyści polityczne przeważają nad interesami państwa polskiego. To jest zachowanie niewłaściwe. Na Twitterze Radosław Sikorski, były minister spraw zagranicznych, napisał: kiedyś prezydent Putin honorował Polskę na Westerplatte. O tym pan zresztą mówił parę minut temu, że był właśnie na Westerplatte w 2009 roku i w Katyniu. Teraz wzywa od kolaborantów. Strach pomyśleć, jaki będzie kolejny pisowski sukces. No to też jest haniebne zachowanie byłego ministra spraw zagranicznych. Ja przypomnę, że w 2010 roku doszło do tragedii smoleńskiej i to na podstawie decyzji wówczas rządzących, szczególnie Donalda Tuska. Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej jest prowadzone przez tegoż samego Putina, a więc to oni oddali śledztwo, oni oddali postępowanie w Rosji, a więc to jest kolejny przejaw zachowania, które godzi w podstawowe interesy państwa polskiego. To śledztwo w dalszym ciągu trwa i nic nie wskazuje na to, że zostanie zakończone bardzo szybko. Zresztą te obecne wypowiedzi prezydenta Putina i polityków, innych polityków rosyjskich powodują, że nic w tej sprawie na razie się nie zmieni. Pana zdanie. To jest konsekwencja decyzji rządzących wówczas Polską, a więc koalicji PO-PSL, samego Donalda Tuska, ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Millera. Przecież to oni oddali śledztwo stronie rosyjskiej. Oni zgodzili się na to, żeby dowody w śledztwie, a więc wrak samolotu, były w Rosji do czasu zakończenia śledztwa rosyjskiego. Przecież świadomie taką decyzję podejmowali. Warto zastanowić się, dlaczego taką decyzję wówczas podjęli. Wspomniany przez pana Donald Tusk napisał na Twitterze: wobec bezczelnych kłamstw prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej propagandy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji. Tu nie ma miejsca i czasu na wewnętrzny spór. Zaskoczyły pana te słowa? Widać, że nie ustalili w opozycji jednolitego przekazu, bo przecież Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska atakowali rząd w swoich wypowiedziach. Tymczasem Donald Tusk, jeżeli tak twierdzi, to jest bardzo łatwe rozwiązanie, więc poparcie rządu, poparcie pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo przecież oświadczenia wydane przez premiera i to również w języku angielskim i w języku rosyjskim, tak żeby jak najszerzej dotarły do opinii, do światowej opinii publicznej, są najlepszym przykładem sposobu, skutecznego sposobu postępowania, a więc wystarczy poprzeć. Wystarczy poprzeć stanowisko polskiego rządu. No, forma jest możliwa każda. Wystarczy, żeby opozycja, która przecież jest totalną opozycją, bo tak sama siebie nazywa, poparła polski rząd, poparła polskie władze. Dotychczas nie słyszałem
takiego poparcia, wręcz przeciwnie, te głosy były głosami krytyki polskiego rządu. Pan redaktor zacytował przecież obecnego posła do Parlamentu Europejskiego Sikorskiego, który też atakuje polski rząd. A więc po pierwsze niech ustalą, jakie zdanie mają na ten temat, a po drugie, jeżeli rzeczywiście ważne są dla nich interesy Polski, państwa polskiego, to niech poprą polskie władze. Przypominam, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej Radiowej Jedynki, na Twitterze, Facebooku i w serwisie YouTube. A my jesteśmy w dalszym ciągu na antenie, tym razem już w internecie. Ja przypomnę, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Panie ministrze, 2020 rok, jaki to będzie rok dla wojska? To jest rok, w którym będziemy kontynuować proces zwiększenia liczebnego Wojska Polskiego. Rozpocznie się już niebawem kolejna edycja, zostanie żołnierzem Rzeczypospolitej. To jest kampania społeczna, której celem jest zwiększenie właśnie liczebne Wojska Polskiego. Ta edycja będzie skoncentrowana poprzez stworzenie mechanizmów, czy też rozbudowanie już istniejących mechanizmów, na przykład Legia Akademicka, organizacje proobronne, klasy mundurowe. To są te wszystkie drogi, które prowadzą do tego, żeby młodzi ludzie związali swoją przyszłość zawodową z Wojskiem Polskim. Przy czym też to istotne, że w budżecie przyjętym przez rząd na rok 2020, to jest projekt budżetu, oczywiście on trafił teraz do Sejmu, zwiększona została pula środków przeznaczonych na wynagrodzenia, więc podwyżka wynagrodzeń. Przeciętne wynagrodzenie żołnierza Wojska Polskiego razem z dodatkami i z 13 wynagrodzeniem przekroczy 6 tysięcy złotych. To są najwyższe podwyżki w ciągu ostatnich wielu, wielu lat. A więc po pierwsze wzrost liczebny. Po drugie zwiększenie nakładów na modernizację Wojska Polskiego, a więc na kupienie najnowocześniejszego sprzętu. Projekt budżetu na rok 2020 jest o 5 miliardów złotych wyższy niż budżet w roku 2019, a więc już w zasadzie dochodzimy do 50 miliardów złotych. To jest 2,1% PKB założonego na rok 2020, a więc wypełniamy standardy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Należymy do tej elitarnej grupy państw, które wydają przynajmniej 2% na obronność. Jeśli chodzi o wydatki na obronność, to one też dotyczą pracowników cywilnych. Dostaną podwyżki od 1 stycznia? Tak, oczywiście pracownicy cywilni także. To jest niezwykle istotne, żeby służba w Wojsku Polskim, a więc żołnierze, żeby ich uposażenia były wyższe, ale także pracowników cywilnych. Zresztą liczebnie rozszerzamy wojsko. Powołaliśmy do życia nową 18. Dywizję Zmechanizowaną, która jest rozlokowana na wschód od Wisły. To jest też odpowiedź na zagrożenia. To jest proces, który rozwijamy bardzo dynamicznie. Ważne są też relacje międzynarodowe Wojska Polskiego, a więc silniejsze osadzenie Wojska Polskiego w Sojuszu Północnoatlantyckim, relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi, sukces też pana prezydenta Andrzeja Dudy polegający na zawarciu porozumienia z prezydentem Donaldem Trumpem, którego konsekwencji zwiększony zostanie liczebnie obecność. Zwiększona zostanie liczebnie obecność wojsk amerykańskich w Polsce. To są te działania w roku 2020. A kiedy pan kupi F-35? W styczniu już? Jestem przekonany o tym, że jeszcze w styczniu 2020 roku przedstawimy kontrakt, który będzie dotyczył właśnie wyposażenia polskich sił powietrznych w najnowocześniejsze samoloty F-35. Te samoloty spowodują, że polskie siły powietrzne uzyskają przewagę w powietrzu. To jest rzeczywiście taka zmiana, kolejna zmiana jakościowa, jeżeli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego. Ile nas to może kosztować?
To będą koszty niższe niż te, jakie zostały określone w decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych. Tam była cena maksymalna. Tak się dzieje w procesie kupowania sprzętu od Stanów Zjednoczonych. Tak było w przypadku zawarcia kontraktu w 2018 roku w sprawie systemu Patriot dla Wojska Polskiego. Tak było także w przypadku rakiet HIMARS. To są rakiety o zasięgu do 300 km, a więc... Ale o szczegółach już niedługo, już w styczniu 2020 roku. A jak w tej chwili jest postrzegana nasza armia przez partnerów z NATO? Jesteśmy szanowani za nasze zaangażowanie, za profesjonalizm, za świetne wyszkolenie żołnierzy Wojska Polskiego. Od 1 stycznia Wojsko Polskie, a dokładnie 21 Brygada Strzelców Podhalańskich obejmuje dyżur w ramach VJTF, a więc tak zwanej szpicy Sił Szybkiego Reagowania. Przejmujemy od Niemców właśnie ten dyżur. Wcześniej w 2018 roku wojska włoskie dyżurowały. To też jest dowód właśnie uznania dla sprawności Wojska Polskiego. Pod względem militarnym Rosja staje się coraz bardziej niebezpieczna, pana zdaniem? Ja pytam w kontekście tej informacji, że pierwszy w rosyjskiej armii pułk rakietowy wyposażony jest w hipersoniczny system rakietowy Avangard. Niewątpliwie trzeba odpowiadać na wyzwania, na agresywną politykę Rosji. Ta agresywna polityka objawia się chociażby na Ukrainie, w tym, co dzieje się po 2014 roku, a wcześniej objawiła się atakiem na Gruzję. Ale odpowiedź, właściwa odpowiedź, no to odpowiedź polegająca na zwiększeniu liczebnym Wojska Polskiego, na zakupach nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskiego, a także na ściślejszych relacjach z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi, bo przecież Armia Stanów Zjednoczonych jest najpotężniejszą armią na świecie i te wszystkie trzy elementy są realizowane przez rząd, realizowane są przez prezydenta Andrzeja Dudę jako zwierzchnika Sił Zbrojnych. Panie ministrze, jeszcze polityka krajowa. 20 grudnia, tuż przed świętami, w Sejmie przyjęto ustawę autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, która dotyczy zmian w wymiarze sprawiedliwości. Według informacji internetowych marszałek Senatu poleci na jeden dzień do Brukseli na zaproszenie Wery Jurowej, wiceszefowej Komisji Europejskiej. Tam uda się z grupą prawników i według tych informacji tematem będzie oczywiście właśnie ta ustawa i też będzie przekazany list do Komisji Weneckiej. No to jest zachowanie bardzo kontrowersyjne, powiedziałbym, z polskiego punktu widzenia, dlatego że... Dlaczego to jest instytucja unijna, Unii Europejskiej? Polska do Unii należy. No to jest oczywiście prawda, że jest to instytucja Unii Europejskiej, Polska do Unii Europejskiej należy i bardzo dobrze, tylko z tym, że angażowanie instytucji unijnych w spór polityczny no jest zastanawiające, tym bardziej, że pani Wiera Jurowa wchodzi w kompetencje, które do Komisji Europejskiej nie należą. O wymiarze sprawiedliwości decydują państwa członkowskie. Ten projekt ustawy, który został przyjęty, uchwalony, jest projektem wzorowanym na projektach, na przykład na ustawach, już nie projektach, na ustawach francuskiej czy niemieckiej. To jest system, który wprowadzamy w naszym kraju, a taka wyprawa marszałka Senatu źle się kojarzy, bo przywodzi skojarzenia historyczne. Zresztą, jeżeli do tego dołożymy fakt, że opozycja nazywa siebie totalną opozycją i stara się walczyć z władzami polskimi, z rządem poprzez zagranicę, no to mamy kolejną odsłonę właśnie tego scenariusza. Atak marszałka Senatu na polskie władze poprzez zagranicę. Ale to wszystko oczywiście ocenią obywatele naszego kraju. Zresztą, kiedy popatrzymy na przykład sondaże, z nich wyraźnie wynika, że Polacy oczekują zmian w wymiarze sprawiedliwości, że wymiar sprawiedliwości jest oceniany jako niesprawiedliwy. I te zmiany zostały zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, gościem Sygnałów Dnia. Dziękuję, miłego dnia i pomyślności
w nowym roku. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.